Kiedy w artykułach historycznych pojawi się określenie kryzys przysięgowy, większość czytelników natychmiast kojarzy to z osobą Józefa Piłsudskiego, który w 1917 roku odmówił złożenia przysięgi państwom zaborczym. Niewielu pamięta, że pierwszy taki epizod miał miejsce 19 września 1914 roku, a brali w nim udział nasi ochotnicy, którzy wyszli stąd niecały miesiąc wcześniej. W pierwszych dniach wojny ochotnicy byli pełni zapału i optymizmu, jednak zaraz po tym, jak zgrupowano ich w Wadowicach, rozpoczął się czas refleksji połączonych z szarym życiem koszarowym. Tym bardziej, że trwała tam też cicha walka o władzę pomiędzy sokołami i strzelcami. Ci ostatni, ze względu na to, że Józef Piłsudski już walczył, postanowili stać się kadrą oficerską nad ochotnikami, którzy w większości wywodzili się ze środowisk sokolich. Do tych wewnętrznych rozgrywek doszły jeszcze i poważniejsze sprawy. Po memoriale cara i przebiegu pierwszych tygodni wojny, sokoły uświadamiają sobie, że gdy dojdzie do zwycięstwa koalicji rosyjsko-francusko-angielskiej, otworzy się Polakom szansa na zjednoczenie wszystkich ziem polskich, łącznie z dostępem do Bałtyku. Natomiast złowrogie milczenie w tej sprawie cesarzy budziło nie tylko niepewność, ale i obawy, że po zwycięstwie przymierza niemiecko-austriackiego może dojść do nowego podziału Polski, podyktowanego przede wszystkim przez Niemcy. 16 września przed południem ochotnicy bialscy dotarli do ostatecznego miejsca swojej mobilizacji, czyli do Bochni, gdzie wszyscy zostali umieszczeni w koszarach. Na froncie w tym czasie był wielki odwrót CK armii, ochotnicy wspominali. Z podwórza koszar widzieliśmy cofające się podwody przez 3 dni i noce. W takiej atmosferze oczekiwano na przysięgę, którą wyznaczono na 19 września 1914 roku. Ochotnicy już wiedzieli, że nie będzie polskiej przysięgi, jakiej się spodziewali, lecz zwykła austriacka, co oznaczało, że nie będą wojskiem polskim, a zwykłymi oddziałami pomocniczymi. Dla wielu był to szok, gdyż nie tego się spodziewali. Z tego też powodu chorążowie Majewski i Janisz wspólnie z profesorem Kilińskim przygotowali specjalne memorandum, w którym zakwestionowali słowa przysięgi, jak również złożyli żądanie pełnego wyekwipowania i równego traktowania z zastrzeżeniem przed ewentualnym oddaniem legionów austriackiemu landszturmowi. 19 września przybył pułkownik Zygmunt Zieliński wraz z delegatem NKN-u, aby przejąć dowództwo i odebrać przysięgę. Kompanię ustawiono na podwórzu koszar. Oficerowie kompanii Sokolik zwrócili się z memoriałem do pułkownika Zielińskiego. Pułkownik Zieliński nie chciał w ogóle oglądać petycji, udał się przed front zebranych i stanowczo oświadczył: teraz odbędzie się przysięga, a kto nie chce przysięgać, tam pod mur niech odejdzie. Gdy tylko wypowiedział te słowa, w kompaniach sokolich padła komenda: czwórki w prawo, zwrot! Na to pułkownik, starając się ratować sytuację i zapanować nad emocjami sokołów, wydał komendę: wróć! Tak nie wolno! Jednak kompanie z Białej i z Żywca odeszły z placu, ale już bez komendy. Na placu zostali strzelcy w komplecie i kilkunastu sokołów. Doszło do ostrej wymiany słów pomiędzy tymi, którzy pozostali na placu, a tymi, którzy go opuszczali. Doświadczony weteran wojenny Zieliński w tej krytycznej chwili potrafił zapanować nad przyszłymi legionistami. Głośno padały słowa przysięgi, a pozostali na placu powtarzali. Gdy ceremoniał został dopełniony, Zieliński powtórnie przemówił w tonie spokojnego tłumaczenia: to, czego wy żądacie, to moja w tym głowa. To wyekwipowanie i uzbrojenie, ale te papiery to sobie możecie w domu schować. Myślicie, że was do domu puszczą? Otóż nie. Tam na stacji wyłapują już i was do armii wcielą. Pod jakim sztandarem wolicie służyć? Gorzkie słowa prawdy uświadomiły ochotnikom sytuacji, w jakiej się znaleźli. Mieli do wyboru: albo złożenie tej niechcianej przysięgi i walkę ramię w ramię z kolegami i rodakami, albo też odejście, które spowoduje, że zostaną wcieleni do armii austriackiej, gdzie nie będzie już kolegów, na których wsparcie można by liczyć. Po godzinnych rozważaniach kompanie ustawiły się ponownie do przysięgi, ale już nie w całości. Około 60 ochotników postanowiło spróbować szczęścia i wrócić do domu. Sokoły, którzy wyszli z terenu Podbeskidzia z nadzieją stworzenia samodzielnego sojuszniczego wojska polskiego, nie tylko srogo się zawiedli, ale wręcz czuli się oszukani. Słowa zaś przysięgi przepełniły czarę goryczy. Zamiast radości i nadziei panowało przekonanie, że znaleźli się w potrzasku. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że 5 września taką samą przysięgę bez żadnych zastrzeżeń złożyła pierwsza brygada i sam Józef Piłsudski. Dla pełnego obrazu ówczesnej sytuacji warto przypomnieć, że w wyniku kryzysu przysięgowego we wrześniu 1914 roku nie trafiło do legionów ponad 5 tysięcy ochotników.